Samorządowcy alarmują, że sytuacja miast i gmin jest coraz gorsza. Dochody własne samorządów są niższe, coraz częściej gminy muszą liczyć na dotacje, a to najprostsza recepta na deficyt. W oświacie dziura finansowa jest coraz głębsza, a długi coraz większe. Pieniądze są bardzo ważne, ale nie chodzi tylko o nie. Szczegóły Karolina Komada. W skali kraju samorząd stracił blisko 80 miliardów złotych. Gigantyczny chaos, niestabilność i niepewność. Tak opisują sytuację finansową samorządy w województwie śląskim. Wszystko przez rządowe zmiany podatkowe i wprowadzenie nowego Polskiego Ładu. Jasno widać, że niestety trend wzrostu dochodu własnego gmin został przecięty. I tak naprawdę od roku 2022 stajemy się bardziej klientami strony rządowej, ponieważ nasza silna podstawa dochodu z PIT-u i CIT-u została niestety obcięta. Łatanie dziur to teraz w budżetach samorządów codzienność. Miasta nie mają środków na remonty dróg, komunikacje i usługi komunalne, a zwłaszcza oświatę. Związek Gmin i Powiatów proponuje zmiany. Jedną z nich jest objęcie przedszkoli subwencją oświatową, aby zminimalizować koszta. Chodzi o dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. No i jak patrzymy na to, to głównie ciężar utrzymania przedszkoli to są wydatki po stronie samorządu. No a w tej chwili mamy 4 roczniki. No i tutaj też te środki, które są zaplanowane w ramach subwencji na utrzymanie i funkcjonowanie szkół publicznych, również są niewystarczające i z roku na rok tych środków dokładamy coraz więcej. Podobna sytuacja jest również w szpitalach powiatowych, często wynikająca ze złego wyliczenia kosztów podstawowych świadczeń. Z taką sytuacją zderzył się szpital powiatowy w Pszczynie, który od tego roku należy do sieci szpitali. Przekazany ryczałt jest o 1 000 000 zł mniejszy niż powinien. Mamy zajęte wszystkie łóżka, mamy pełną obsadę kadrową na wszystkich oddziałach, we wszystkich zakresach, jakie realizuje nasz szpital. No i niemożliwe jest, żebyśmy nie mieli za co płacić podstawowych rachunków, czy też na przykład składek ZUS-u. Niepłacenie składek ZUS-u z kolei skutkuje tym, że ZUS upomina się o te środki i mówi o zajęciu kont. No więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to szpital przestanie funkcjonować, a tak być nie może. Samorządy apelują o zmiany. Brak wystarczających środków finansowych spowoduje problemy z realizacją wskazanych przez rząd zadań.